A jest to ostateczne patch notesy 2.4 z 14 kwietnia, czyli właśnie z dzisiaj. Jak wiecie bądź nie, właśnie dzisiaj 14 miał wyjść, wychodzi, w tym momencie jest maintenance, czyli przerwa techniczna między 19 a 1 w nocy, wychodzi patch 2.4 wraz z tymi wszystkimi zmianami. Także zapraszam do oglądania. Ladder, tutaj będzie także podana data laddera, taka konkretna wraz z godziną, także let's go! Oczywiście jeżeli film się spodoba i tak dalej, to upewnij się, że mnie subskrybujesz i zapraszam na live'y na Twitch TV Nadi Wins. Także lecimy. Niestety nie ma w tym momencie tego tutaj artykułu po polsku, tych patch notesów po polsku, ale postaramy się co nieco tłumaczyć. Ja też tutaj te timestampy dam, żeby każdy mógł szybko przejść do tego, co was najbardziej interesuje. Także tutaj jest spis treści. Oczywiście troszkę tego jest, zobaczymy. Sam nie czytałem tego, tutaj z moimi widzami w tym momencie lecimy. Lecimy z tematem na bieżąco. Więc, ladder details, to jest coś, od czego warto zacząć, to też było w poprzednich patch notesach, czyli ladder będzie podzielony na 4 różne części, w zależności od tego, jak chcecie grać, no nie? Mamy klasyczny ladder, czyli 4 akty, bez słów runicznych, bez tych najlepszych zestawów typu Talerasha, Immortal King i tak dalej, tylko te stare Kathane i tak dalej, te takie gorsze Sigony, więc to jest klasyczny ladder, hardcore'owy klasyczny ladder, expansion ladder, czyli już ten z 5 aktami, z balem, z runami i tak dalej, i oczywiście hardcore'owy ladder expansion. Więc tutaj są 4 różne jakby serwery, 4 różne światy podzielone na każdy z regionów, no nie? Więc to jest oczywista rzecz. Następnie komenda, którą można wpisać w czacie, żeby uzyskać informacje a propos startu ladera, końca ladera, czyli wystarczy, że piszemy slash ladder albo slash help ladder i już tutaj będziemy mieli jak byk napisane, o której godzinie, jakiego dnia będzie po prostu zaczynał się ladder, no nie? Będzie zaczynał się ladder. Jedna sekundka. Okej. Co tu jeszcze mamy? Ladder information is made available to leaderboards, jasne. And for console players will be updated upon loading into next time. Na koniec sezonu twoja... I właśnie, pytania a propos tego, co się stanie, kiedy ladder się skończy. Czy moja postać zniknie, czy nie? Nie. Jest napisane jak byk i tak samo było w Diablo 2 starym. Mniej więcej oczywiście. At the end of the season, czyli na końcu sezonu, twoja postać ladderowa będzie skonwertowana, przekonwertowana na nieladderową. Czyli trafi jakby na inny świat. Tak samo jak to działa w Diablo 3, po prostu nie jest ladderowa. Ladder następny się zacznie za parę tygodni czy coś i będzie to znowu nowy świat. I tamta nieladderowa nie będzie mogła grać z ladderową, no nie? Więc tak to wygląda. I along with any ladder exclusive items i oczywiście z każdym, z wszystkimi itemami i z całą skrytką, szaret czy to personal, wszystkie te przedmioty będzie można przerzucić. Once a season ends, wtedy kiedy sezon się skończy, będziesz, you will have until the start of the season after next to retrieve. Tak, po skończeniu się sezonu będziesz mógł sobie odzyskać te przedmioty, jakby przełożyć je, podejrzewam, z jednej skrytki do drugiej, z ladderowej do tej non-ladderowej. I będziesz miał na to jakiś ograniczony czas. You have until season 3 begins, czyli masz cały jeden sezon czasu na przełożenie tych przedmiotów, czyli podejrzewam, że ponad 4 miesiące. Kończy się sezon pierwszy i masz czas do sezonu trzeciego, żeby przełożyć przedmioty z jednej postaci, z postaci z sezonu pierwszego na non-ladder i tak dalej, i tak dalej. W sensie masz na to czas, żeby przełożyć te przedmioty, także bardzo dużo czasu. Jeżeli tego nie zrobisz, to przedmioty zostaną stracone na zawsze. I teraz tak, kiedy zaczyna się ladder? I teraz mamy tutaj bardzo ważne info. W Europie, moi drodzy, o 1 w nocy 29 kwietnia. Ameryka, 5 po południu, 5 p.m., czyli 17 jakby w Ameryce i w Azji jest to 9 rano 29 oczywiście. I czyli startujemy, czyli nocna gierka. Jakby nocka się zapowiada. Nocka się zapowiada, moi drodzy, także wstańcie późno, jak ktoś sobie wziął urlop czy coś, to po prostu wstańcie późno,
żeby mieć siłę na nockę, no nie? Żeby mieć siłę na ten pierwszy raz. Oczywiście w jakiej kondycji będą te, serwery, może pozostawić wiele do życzenia, jak się wszyscy rzucą. Chociaż pierwsza w nocy, moim zdaniem, w Europie, to jest taka godzina, jeszcze taka godzina, kiedy to jest? To jest chyba, to będzie między czwartkiem a piątkiem. To jest taka godzina troszeczkę, że no, wiele ludzi będzie musiało iść spać do pracy i tak dalej. Nie każdy chce tak tryhardować, więc w sumie to daje nadzieję, że te serwery nie będą tak oblegane, jakby były, gdyby ruszył o 17. Tak jak na przykład w Ameryce. Więc podejrzewam, że no, to zwiększa szanse na to, że serwery jednak się nie wywalą od razu. Dobra, mamy też coś takiego jak Infernal Race. I tutaj przedstawiciele tutaj Anglii, Korea, czyli przedstawiciele różni content creatorzy Diablo 2 będą ze sobą walczyć chyba, czy będą, nie, as they work together and against each other, czyli będą ze sobą walczyć, będą razem w teamie, będą ze sobą walczyć teamowo, o to chodzi. Tak, to jest to. Więc mamy cztery teamy, które będą tutaj ze sobą... nie, dwa teamy, angielski i koreański, które będą ze sobą walczyć, to są kastersi, czyli komentatorzy. W teamie angielskim będzie Lama, Mekal, BL, Lucky Luciano i Kano. W koreański... jest tylko jeden koreański zawodnik, TBD. Podejrzewam, że będą ze sobą walczyć, a tutaj kastersi też ciekawi, bo Neandertal, też znana postać z Diablo 2, makro Bioboy. Z kolei z koreańskich, no to... tutaj macie te niki. Więc w każdym razie jest to event, który odbędzie się, ten wyścig odbędzie się... odbędzie się 28 o 5 p.m. PDT. To jest... ja się bardzo nie znam. Pomożecie mi tutaj, mordeczki, jak to jest w przełożeniu na polski nasz czas? Która to jest 5 p.m. PDT w Polsce? Jest April. Pacific Daytime. Nasza pierwsza, no nie? No właśnie, czyli to będzie od razu w momencie startu ladera. Czyli to będzie dokładnie w momencie startu ladera. Czyli o pierwszej w nocy również zacznie się ten wyścig. Także to jest taka ciekawostka. Dziękuję, Azakis. Dzięki wielkie. Chociaż tutaj może Soli mówi, że druga. Ale nie, no, to chyba nie. Nie wiem, nie jestem do końca pewny, ale chyba pierwsza. Zmiany w balansie. Zmiany, mordeczki, w balansie, no nie? Co oni tutaj napisali? Bo mieliśmy już update 2 miesiące temu. Teraz zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze nie ma dodatkowych zmian, które obiecali. We are ready to share the new balance changes are coming to our favorite heroes. Ok. As fans, we are eager to find the way. This is incredibly special as the last patch to make balance changes. Tak, 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 wiadomo. 12 lat temu zaszły ostatnio takie potężne zmiany. We want to empower you to be creative with builds you want to play. What we don't rain on the wheel and stream. Ok, czyli chcą spowodować, żeby te buildy były, żeby każdy mógł właściwie zagrać każdą klasą i mieć jakiś użyteczny build pod daną klasę. Zobaczymy, jakie tutaj zmiany będą. I teraz tak, może druga rzeczywiście. Czyli druga, tak? To ma sens, no bo jak ladder startuje o pierwszej, no to oni ten wyścig infernal mogą o drugiej zrobić, no nie? Google mówi, że druga AM w Polsce. No to słuchajcie, to popraweczka, to tutaj Infernal Race, czyli ten wyścig między Anglią a Koreą, będzie o drugiej nad ranem, a w piątek, czy tam druga w nocy, whatever. Amazonka. Javelin and Spears, Impale, this skill is now... tak, to nie da się tego przerwać. Attack rating, modification has been... tak, tutaj ten atak zawsze będzie trafiał, Impale. Impale będzie slowował i przyspieszona animacja o 30%. Fend, zwiększono szybkość ataku o 100%, więc bardzo, bardzo potężnie. Tutaj Power Strike bez żadnych zmian w porównaniu do ostatnich zmian, czyli zwiększone synergie, zwiększony damage synergii o 4%, więc bardzo dużo i osunięta jedna synergia, więc jakby zwalniają nam się punkty na coś innego. Więc no tutaj no potężny buff dla na przykład takiej Javazonki. A Charge Strike to samo, Lightning Strike to samo, tylko zwiększają się synergie z 8% do 11%. Jedna synergia osunięta, więcej punktów. Poison Javelin lepiej się skaluje, czyli ma po prostu, innymi słowy, większe obrażenia.
i to było już czuć w patchu 2.4 w PTR-ze, gdzie taką Poison Javelinką dało radę przejść piekło. Kiedy wcześniej w patchu 2.3 ona zaczęła odstawać już w czwartym akcie na koszmarze i już było bardzo ciężko. Ten połączony cooldown w kastowaniu z innymi skillami, to było bardzo denerwujące, więc jakby można rzucić Poison Javelin i potem mieć otwarte cooldowny, jakby móc użyć innego skilla od razu. I tutaj już nieważne, tutaj tooltip czy opis, Plague Javelin, teraz Plague Javelin. Duration and damage has been adjusted, czyli też dostał boosta do damage'a i do trwania trucizny. I to naprawdę był solidny boost. This should net out to 20%, 20% większy damage na sekundę na poziomie pierwszym, aż do 33% więcej obrażeń na poziomie maksymalnym, więc bardzo duży boost. Poison Javelin Synergy increased from 10 to 14, zwiększona synergia o 4%. To jest bardzo potężne w Plague Javelin, bo... to było coś, co... To jest tak naprawdę największy buff tego Plague Javelina, już poza tymi 33%. A delay, czyli opóźnienie w rzucaniu, zostało obniżone z 4 sekund do 1. Także możemy praktycznie cały czas atakować. I oczywiście ten delay nie będzie share'ował cooldownu z innymi, nie będzie dzielił cooldownu, czyli opóźnienia z innymi umiejętnościami, więc to jest rewelacyjna. Passive Magic. Tutaj faktycznie niewiele zmian. Tutaj to wszystko to już były zmiany, które zostały zaproponowane wcześniej, ale są te ostateczne, które przechodzą właśnie. Inner Sight, czyli ten wewnętrzne spojrzenie, zwiększono radius zwiększony, czyli zasięg, spowolnienie pocisków, zboostowany Valkyria, także to jakby... To akurat jest bardzo ciekawe, bo na piekle może się to przydać w budżetowych takich jakichś tam Amazonkach. Zwiększono obszar działania i missile slow now scales instead of stack. Teraz jakby czym większy mamy level, tym większy jest slow, tym większe jest spowolnienie pocisków. I też redukuje, i to jest bardzo fajne, redukuje obrażenia na tych pociskach wroga. Więc naprawdę wiemy sami, że łucznicy są bardzo, bardzo ciężkim chlebem do zgryzienia dla właśnie takich Amazonek, no nie? Dla Amazonek, dla każdej postaci w Diablo 2. Jedne z najbardziej niebezpiecznych paczek na piekle. Valkyria! To jest też niezłe. Zredukowano ten głupi delay 6 sekund, czyli to opóźnienie, do 0,6 sekund. Bo to było tak wcześniej, że Valkyrię przyzwaliśmy i przez 6 sekund nie mogliśmy totalnie nic zrobić, bo właśnie ten delay, to opóźnienie też przerzucało się na inne umiejętności, więc to było chore. Teraz tego opóźnienia nie będzie. Dodge, animacja, to jest też bardzo ważne. Pasywna umiejętność dodge, teraz już jej animacja nie będzie przerywać nam naszej akcji, a to bardzo, ale to bardzo wytrącało z równowagi i no, obniżało naszą efektywność. To było fatalne, no nie? To było fatalne. Ja już chcę ten update na Gelatus, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Avoid. I tutaj tak samo, biorąc pasywkę, Avoid też nas to wytrącało i też przerywaliśmy sobie ataki. Boazonka, Bow and Crossbow, Freezing Arrow, zmniejszona tutaj tak samo, bez zmian, czyli klepnęli to, uznali, że są dobre zmiany. Freezing Arrow, czyli zamrażająca strzała, zmniejszony koszt many o 50%. Rewelacja. Magic Arrow, increase the amount of physical damage converted, czyli większe obrażenia od magii, większe konwertowanie obrażeń z fizycznych na magię. Multiple Shot, większy damage spowodowany synergią z Guided Arrow, czyli z naprowadzającej tej strzały, no nie wiem, 12% za każdy punkt Guided Arrow. Guided Arrow, naprowadzająca strzała, zwiększony damage po prostu o 2% i dodano synergię z Multiple Shota. Jeden punkt Multiple Shot daje 12% więcej obrażeń od Guided Arrow. Strafe, usunięto tą redukcję obrażeń 25%, to jest bardzo dużo. Teraz daje attack rating 30% jako baseline, czyli na pierwszym poziomie, i 9% dodatkowe za każdy level. Synergię dodano z multiple shota, synergię z Guided Arrow, a także większy damage fizyczny. Fire Arrow, mana cost no longer increases per level, to jest też mocne, czyli tutaj jakby obojętne, czy mamy pierwszy level, czy 20, zawsze kosztuje tyle samo many. Exploding Arrow, eksplodująca strzała, mega boost. Zwiększono skalowanie po prostu umiejętności, czyli dostało boost do damage'a.
o 50%, więc to jest bardzo dużo. Fire Arrow Synergy, synergia zwiększona, czyli więcej zyskuje. Inwestując Fire Arrow zyskuje o 2% więcej obrażeń niż zyskiwał wcześniej. I zredukowany mana koszt o 50%. Immolation Arrow. Average damage per second can increase about 100%, czyli jakby 100% większe obrażenia na sekundę, więc to jest konkret. Zredukowany cooldown o 40%, też bardzo dużo, to jest rewelacja. Całkowicie inaczej gra się na Immolation Arrow teraz. Zredukowano mana koszt o 50%, nie ma głupiego delaya, którego, czyli tutaj jakby to co mówiliśmy wcześniej, nie ma bardzo głupiego delaya. Mroczny generał, dziękuję bardzo stary. Dziękuję ci bardzo Mroczny generał za 500 bicików, piąteczka. Nie ma już tego delaya, nie ma tego opóźnienia, więc jakby mamy dalej odblokowane inne umiejętności. Nie, to nie są, to są z dzisiaj Nerlen, wiesz, to są z dzisiaj, ale klepnięte i czekamy na jakieś jeszcze zmiany. Także tak wygląda Błazonka, Amazonka, Javelinka, no wszystko to przetestowaliśmy już wcześniej. Niestety, jeżeli chodzi o endgame, no czy są odczuwalne te zmiany, najbardziej w Elemental Błazonce, aczkolwiek, no... No nie jest to nadal jakiś mocny, konkurencyjny build, bo Łazonka niestety dalej mocno odstaje. Zabójczyni, Martial Arts, Fizz of Fire, boosty zabójczyni, jeżeli chodzi o drzewko Fire, to mocno. Attack rating, jeżeli tutaj mamy sztuki walki, czyli Fizz of Fire, zwiększony attack rating, więcej trafiania, większe obrażenia z 7 do 10%, Clouds of Thunder, tak samo, większy attack rating, większy damage o 3%, Blades of Ice to samo, Tiger Strike to samo, Cobra Strike dokładnie to samo, Phoenix Strike, attack rating bonus increase from 10 to 25 tak samo i 7% do 10% obrażeń, czyli będziemy mogli łatwiej trafić, łatwiej będzie nam trafiać umiejętnościami sztuka walki oraz będziemy mieli większe obrażenia. Dragon Talon. I to jest bardzo, i to, co tu się dzieje, to jest bardzo ważne i to było też wcześniej, czyli teraz używa tylko jeden punkcik Martial Arts, tego ładunku. I teraz zawsze, always hits the target only if the assassin has any martial arts strategy, i to zawsze trafia, i tak jest tutaj wszędzie. Dragon Claw, dokładnie tak samo, zawsze trafia. I wystarczy tylko jeden punkt, więc możemy naładować jeden punkt, atakować. Możemy naładować po punkcie z ognia, z błyskawicy i z zimna i uderzyć Phoenix Strike'iem, co spowoduje potężny wybuch wszystkich żywiołów. Jest to, myślę, że Marshall Racinka dostała fajnego boosta, bardzo, ale to bardzo przyjemnego i sam będę chciał nią zagrać. Może i na początku ladera, ale będę chciał zrobić budżetową taką od zera do hela, zobaczyć jak się czuje, jak się gra. Na pewno nie będzie miała dużych problemów z niewrażliwościami na piekle przez te zmiany tutaj. Więc tutaj widzę, że u mnie na czacie zabawa trwa. Dziękuję mordeczki. Ja się napiję tutaj wodziany. Zostaję bobkę przed laderem, jak na sobie radzi, jak najbardziej. Mroczny generał, dziękuję ci bardzo stary za kolejne bicy. Dziękuję ci bardzo. Wjeżdżasz stary jak do siebie i na pełnej. Także lecimy dalej. A Dragon Claw, Dragon Tail dostaje tutaj damage bonus jeszcze oprócz tych, o czym gadaliśmy, 10% więcej. Dragon Claw również 10% więcej. Dragon Flight, czyli ten tak zwany teleport zabójczyni. Również wystarczy jeden ładunek, zawsze trafia. Usunięto głupi casting delay, czyli nie ma żadnego opóźnienia przy kastowaniu, można jechać bez trzymanki jeden za drugim, jeżeli mamy ładunki i czy możemy uderzyć, teleportować się, zdobyć ładunek i dalej i większy boost do damage'a o 10%. Shadow Disciplines, Fate, teraz poprawny opis, bo zabrakło w tym opisie redukcji obrażeń fizycznych, co jest jakby bardzo ważne. Venom, zwiększone skalowanie, zwiększony damage i rozłożyli to bardziej w czasie, z 4 sekund do 12 sekund. Shadow Warrior, tak samo jak w przypadku Valkyrie Amazonki, zmienili casting delay z 6 do 0,6 i nie dzielą cooldownu. Shadow Master również z 6 do 0,6 nie dzieli cooldownu z innymi. Trapy, dużo zmian. Teraz trapy, tak samo jak w przypadku Javazonki, mają usuniętą jedną synergię, czy to Charge Bolt Sentry, czy to Lightning Sentry, czy to Fire Blast, czy to w ogóle Shockwave i tak dalej. To znaczy, że mamy większą
ilość punktów możliwych do wydania na coś innego, co jest bardzo, bardzo przydatne. Dziękuję za biciki, stary. I Justin Bello, witaj, witaj w gronie subskrybentów, piąteczka, witaj w ekipie. I teraz tak, tutaj jest jakby totalnie to samo. Podniesiony damage, synergie i tak dalej, większy damage, synergii, ale usunięta jest jedna synergia, więc jakby to się balansuje. No i to jest bardzo, bardzo, bardzo sympatyczna zmiana. To jest po prostu czysty, czysty boost. Blade Sentinel, czyli Blade Synka wlatuje, mamy trzy umiejętności od Blade'a, czyli tutaj też bez zmian. Czy umiejętności od Blade'a, potencjalnie mogą stworzyć nowy build, czyli Blade Synkę, który już opisałem zresztą z PTR-a. I tutaj, no, w tym momencie nie sprawdza się jakoś bardzo, bardzo dobrze, bardzo wow, ale możliwe, że jeszcze rozwiniemy ją na ladderze, zobaczymy, może jakieś ten pomysły wejdą nowe. BBFR, dziękuję stary, piąteczka. Także podniesiony potężnie damage, dodana synergie, jakby podwyższona prędkość pocisków, wszystko jest zwiększone. Także szczegóły Blade Synki z tymi zmianami znajdziesz tutaj w moim filmiku na temat Blade Synki. Barbarzyńca, Warcry i tak dalej, zostały teraz jakby poprawione opisy. Warcry, czyli Singer, pod build Singera, Barbarzyńcy, bardzo popularny, został zwiększony damage. I obniżony mana cost z każdym poziomem. Co tutaj z takich ważniejszych rzeczy? Grim Ward, czyli właśnie jak on się nazywał? Ponury totem. Teraz będzie slowował i jakby zwiększał obrażenia fizyczne na danych potworach wokół tego totemu. Mastery. Zwiększony atak rating we wszystkich mistrzostwach, czyli będziemy łatwiej trafiać. Sword Mastery zmienione na Blade Mastery, czyli mistrzostwo ostrzy zamiast mieczy, ponieważ również teraz wpływa na daggery, czyli na sztylety. Throwing Mastery dodano szansę na penetrację. Teraz krytykalne uderzenia zwracają ładunki na naszych trołach, na przykład aksach i tak dalej. I dodano szansę na to, żeby w ogóle nie skonsumowało ładunku. Ja to sprawdzałem i w ogóle nie wiem, czy to nie jest bug, ale wygląda to w taki sposób, jeżeli mamy 20 punktów mistrzostwo i rzucamy trołami, to szybciej je regenerujemy niż wydajemy. Więc nie wiem, czy tak ma być, ale jest okej. Okay. Ale jakby wydaje mi się, że to jest bug, bo crit był liczony już w trakcie puszczenia broni, a nie trafienia potwora, więc może to jest błąd. Combat skills, Whirlwind, czyli teraz jakby ułatwili poruszanie się barbarzyńcy w Whirlwindzie, teraz jakby nie będzie barbarzyńca totalnie śledził przeciwnika, będzie się poruszał po linii prostych, będzie łatwiej robić te zabójcze trójkąty, you know what I mean. Siema Piekar, siema Goku, wariaty, witam. I Whirlwind will perform event targeting the agent. Ok, czyli po prostu nawet jak targetujemy, to i tak Whirlwind jakby skończy się kręcić. Czasami tu się buguje, trzeba mieć duże wyczucie w Whirlwindzie. Leap, zwiększono szybkość poruszania się lipie, animację całą, że tak powiem, o 75%, także będzie szybciej. Zwiększono dystans minimalny, czyli można jakby skakać jakby pod siebie, totalnie. I jest to bardzo użyteczne na przykład w crowd controlu. Na start ladera jest to... jakby jedna z takich paru rzeczy, do których barbarzyńca w pierwszym ladderowym teamie się przydaje, kiedy to całe party jeszcze jest bardzo słabe, a Leap Barbarian ma rozwinięty maksymalnie leap i skacze pod siebie i dosłownie wszystko wokół niego na ekranie jest stunowane, a cała drużyna sobie zabija spokojnie. Więc tak to wygląda. Leap Attack, zwiększyli boosty tutaj, czyli dali boost tutaj Leap Attacku, z nadzieją, że będziemy mieli Leap Barbariana, niestety nie wyszło. Jak ktoś chce sprawdzić, jak wygląda Leap Barbarian, to mam filmik na YouTubie. Także Berserk, Shout Synergy, Replace the Wolf Battle Order, zmienili tutaj Shout Synergy i tak dalej. Tutaj bardzo ciekawe, dodali tutaj, to jest bardzo dobry boost do Frenzy Barbariana, dodali synergię do zwiększonej staminy, do tego pasywka, który zwiększa nam do tego pasywka, który zwiększa nam staminę i szybkość poruszania się. Dodali 0,4 sekundy na każdy poziom increase stamina, a trwania frenzy. Wcześniej to było tak, że 6 sekund i koniec. Teraz może to trwać dużo dłużej. Paręnaście sekund. Droid.
elemental skille, więc tutaj mocny boost do fire, do całego drzewka fire. Myślę, że jest to jak najbardziej grywalny teraz build fire druid. Ma problemy z niewrażliwościami na ogień, jasne, nawet z infinity, ale jest on dosyć ciekawy, wymaga na pewno najwięcej zaangażowania w grę, ponieważ ma on pewne... Ma on pewną rotację umiejętności, które trzeba zapętlać w nieskończoność, nie jest to bezmyślna gra, więc potężny boost, tutaj poprawa synergii, obniżone opóźnienia między umiejętnościami, więc można je właśnie jeden po drugim zapętlać. Czy to dobrze, czy to źle w hack and slashu? Zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że hack and slash jest do prostu przejścia przed siebie i ataku, niektórzy, że nie. Że trzeba tutaj pomyśleć. Dla mnie to jest spoko, coś nowego. Także tutaj casting delaye i tak dalej. Pobieżnie Armageddon został zwiększony. Więcej kul magmy będzie spadać na ziemię. Obrażenia zostały zwiększone. I już nie potrzebuje ten Armageddon więcej skillu huraganu, żeby tutaj dojść do Armagedonu, no nie? Więc to jest spoko. Arctic Blast dostał buffa, większe skalowanie, większy damage, ale dalej po staremu, niewiele się zmienia. Twister, damage scaling increased, czyli Twister, czyli te takie małe tornadka przed tornadem, które możemy wykupić na 18 poziom, zostały zwiększone damage, dodano synergię w nadziei na jakieś buildy Arctic Blast plus Twister, niestety. Chyba nie. Huragan, usunięto delay. Dziękuję Anes za 200 biców, stary. Piąteczka, dziękuję za hype trainy. Więc co ciekawe, huraganu teraz można używać w wilkołaku albo w niedźwiedziołaku. Shape shifting, zwiększony attack speed z 75 do 150%. Wicia, dziękuję, piona wielka. Więc attack speed taki jak powinien być, jaki był w starym Diablo 2. Powrócili to, tak ma być. To był jakby troszeczkę bug, ale on powodował, że właśnie Werewolf był grywalny, więc postanowił to powrócić. Rabies, czyli wścieklizna, została lekko zboostowana. Nie jest to dobry, jakiś mega optymalny build. Jest on ciekawy, ale niestety odstaje wobec innych wilkołaków i niedźwiedziołaków. Chociażby Fury, zwiększono szybkość, zwiększono bonusowy attack rating, czyli łatwiej się trafia. Attack speed zwiększono o 40%. A więc to jest bardzo, bardzo niezłe. To jest jakby Fury Druid naprawdę jest w bardzo dobrej kondycji po tym patchu 2.4 i polecam sobie zagrać, jak ktoś nie grał nigdy. Mam na ten temat poradnik. Werber, czyli niedźwiedziołak, również zwiększony attack speed podwójnie, tak jak powinno być. Zwiększony damage, zwiększona obrona i bazowa obrona również, tak, obrona bazowa o 15% i z każdym następnym poziomem o 4%, także też tutaj solidny buścik. Co do Webera jeszcze nie testowałem, na pewno będę chciał go testować na piekle zwłaszcza. Maul, tutaj zwiększone obrażenia, atak, bonus rating też dużo większy, także łatwiej trafić i dużo większy z każdym poziomem. Shockwave, synergia, czyli większy damage o 5%, chociaż Shockwave i tak używany jest tylko do stunowania. I Fireclaws, obrażenia zwiększone o 75% i usunięto synergię z Fishery Volcano. Bardzo, bardzo mocny, mocny boost. Summoning skille, general, dobry wieczór, dyszka, dyszka, siemano. Summoning skille. Czyli pojawiła się możliwość przyzwania wszystkich przywołańców naraz. Także jest to bardzo, bardzo duża zmiana generalnie. Bardzo, bardzo duża zmiana. Jest też build u mnie na YouTubie, testowałem. Ma on potencjał, jak najbardziej da się przejść piekło. Myślę, że gdyby naprawdę przyłożyć się do budowy tego buildu, do zminmaksowania go, to myślę, że jak najbardziej jakby taki build może Ubery pokonać, może sobie radzić na piekle, ale zdecydowanie odstaje od na przykład jego brata, czyli Summoner Necro. Summoner Necro bez porównania, łatwiej, taniej go złożyć, bardziej intuicyjnie i jakby gra się dużo przyjemniej i bezpieczniej. A spodziewałem się czegoś takiego, że będzie można wybierać między jednym summonerem a drugim, ale jest potencjał. Także ogólnie boosty dla ducha,
Boost dla ducha, te rzeczy też omawiałem już w poprzednim filmie 2 i 4 bardziej szczegółowo, także tutaj to, co się nie zmieniło, raczej większość zostało, tylko tak dla przypomnienia, szybko przelećmy, boosty dla ducha, żeby nie padały tak szybko na piekle, i tak będą padać, troszeczkę może rzadziej, ale jednak nie jest to jakiś turbo boost, nie wiadomo jaki, który spowoduje, że duchy będą nieśmiertelne, także resumowanko jak najbardziej, czy odporności na fizyczne, kruki, dostają synergię od wszystkich przyzwań, Grizzly i dwóch wilków dostają bonusowy attack rating. No, kruki naprawdę mają porządny attack rating, dobrze to wygląda. Samą Spirit Wolf zwiększona, i tutaj chodzi o wszystkie przyzwańce, także to już można podsumować. Zwiększony damage, skalowanie damage'a, zwiększone życie o 80%, czyli bardzo dużo. A minimalne życie i maksymalne życie teraz zawsze jest takie samo. Kiedyś to było tak, że jak przyzwaliście jednego wilka, potem drugiego, to różnili się życiem. Mimo tego, że mieli ten sam level, to życie się różniło, no nie? To nigdy nie było pewne. Teraz to będzie zawsze to samo. Więc tak dla uśrednienia. Także Direwolf, tak samo tutaj jakby boosty do życia, boosty do obrażeń, życie takie samo. I Summon Grizzly również życie zwiększone jeszcze bardziej, chociaż i tak miał, był bardzo, bardzo dobrym tankiem. I zwiększa mu się 10% za każdy level. Poison Creeper, więcej HP, synergia do wścieklizny, bardzo dobrze współgra ze sobą, ale tak jak powiedziałem, no wścieklizna tak sobie. I pozostałe boosty do innych mordeczek. Jeżeli chodzi o Necromantę, jego główną zmianą w Summoning Skillsach to jest Raise Skeletal Mage, które być może mają jakiś potencjał z Infinity i tak dalej. Na razie jest on bardzo głęboko ukryty, ale jest taka szansa na ladder, myślę, że pobawię się takim Necromantą właśnie, jak już będę się dorobię, Infinity i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. Życie zwiększone, obrażenia od trucizn zwiększone o 750%, trwa 400 sekundy, zwiększone obrażenia od zimna o 50%, zwiększone obrażenia od błyskawic o 5%, więc tutaj no dużo zmiany, aczkolwiek po takich testach wstępnych no nie robią wrażenia w porównaniu do zbufowanych po 3 albo 4 aurami szkieletach, które walczą wręcz, no nie, bo te aury nagrobią robotę. Także idziemy dalej, Blood Golem, ogólnie boosty do golemów, czyli zwiększony attack rating, częściej trafiają, mniejszy mana cost, więc łatwiej przyzywa i dostaje więcej życia. Iron Golem, teraz ogólnie nastąpiła zmiana w cierniach, więc nie ma już procentowego odbicia obrażeń, teraz będzie takie płaskie, czyli nie 100%, nie 200%, tylko będzie 60-120 obrażeń i tak dalej, i tak dalej. Fire Golem, redukcja mana kosztu, Holy Fire, zwiększony damage od aury Holy Fire, czyli większy damage od ognia, zwiększony damage z łapy o 30%, no i to jest tyle. Poison and Bone, taki minimalny taki buścik do czarów Bone and Poison, czyli włócznia z kości 1% więcej obrażeń z synergii dostaje. Większa absorpcja z Bone Armora, czyli bardzo ładnie, to jest akurat bardzo dużo, o 50% większa z każdym poziomem, więc spoko. Bone Spirit tutaj o 2%, duch z kości dostał obrażenia więcej od wszystkich synergii. Jeżeli chodzi o klątwy, to tutaj nic się nie zmienia, tutaj tylko opis się zmieni i skalowanie Weaken, co akurat jest mocne. Bo redukcja obrażeń na potworze, czyli to ile mniej będzie zadawał obrażeń, teraz nie jest tylko 33%, ale jest 33% i 1% z każdym levelem, także nieźle. Paladyn w defensywnych aurach nic, tylko opisy się pozmieniały, czyli dodadzą ten opis do defensywnych aur, że każde 2 punkty twarde w na przykład Resist Fire daje nam jeden maksymalny punkt do maksymalnej odporności. Nie wiem, potrzeba to używam, no jest za. I teraz tak. Ofensywne aury, tutaj opis, Holy Fire, bardzo duża zmiana. Synergia, zwiększone damage z synergii o 3%. Skalowanie, zwiększone obrażeń o 70%, czyli po prostu 70% więcej obrażeń. Także nieźle. Synergia z Salvation, czyli ze zbawienia, odkupienia, czy zbawienia? Zbawienia, odkupienie to Redemption, ze zbawienia, z odkupienia.
za zbawienia, czyli ta aura, która daje do wszystkiej odporności. Zwiększa obrażenia Holy Fire o 4% więcej za każdy punkt. I teraz, oczywiście to było wcześniej, ale czym bliżej będziemy potwora, tym więcej obrażeń będzie on otrzymywał z jakiejś aury. Czy to Holy Fire, czy to Holy Freeze, czy to Holy Shock. Także to ma jakby dystans, ma bardzo duże znaczenie. Także tutaj w Holy Shocku zmiana tylko z tym dystansem. I tak samo jest w Sanktuarium Aurze przeciwko Undeadom, które odpychają, stunują Undeady. Następnie, i w Holy Freeze oczywiście też, nie? Następnie Thorns, czyli ciernie, o których mówiliśmy, teraz zadają płaskie obrażenia, a nie zadają procentowego odbicia. Czyli, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma 300%, nie ma 400% odbicia obrażeń, jest teraz 40%, 60%, 80% i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy, jeszcze nie testowałem tego w akcji, jaka jest różnica, czy na plus, czy na minus. Podejrzewam, że na plus lekko. Zobaczymy. O! Bez ostrzeżenia tak normalnie. Chciałem was ostrzec, ale nie zdążyłem. Także zdróweczko, zdróweczko. Dziękuję, Lukanek, dziękuję. Combat skills. Zwiększony damage to self na reduced per level. Czyli teraz zmniejszone obrażenia, które zadajemy sobie z 8% spada o 1 za każdym levelem. Conversion, szansa na przekonanie przeciwnika, żeby walczył po naszej stronie z 50 do 90%, także Conversion Paladin incoming. Ja testowałem to, straszny krab. Labeki build, można kiedyś sobie zagrać. Od zera do hela. Smite, teraz po prostu opis zmieniony. Holy Bolt, bardzo, bardzo ważna zmiana. Teraz zadaje obrażenia demonom i undeadom. Undeadom zawsze zadawało, ale demonom również, więc to jest potężny boost. Nie ma już synergii z Blessed Hammerem. Zwiększone obrażenia o 50% i teraz penetruje wrogów. Więc bardzo, bardzo, bardzo dobre zmiany Holy Bolta i Feast of the Heavens, czyli bardzo ważna zmiana, która spowodowała, że Paladin ma nowy, bardzo mocny build. Bardzo mocny build w swoim arsenale. Na przykład na Chaos Sanctuary, na farmę Farfala, na Czeluś. Feast of the Heavens. Zadaje obrażenia demonom również, w dodatku do undeadów. Nie ma tego głupiego casting delaya tak dużego, z 1 sekundy do 0,4, czyli 0,4. Wcześniej było to chyba z 4 albo 6 sekund. Jeszcze wcześniej w 2 i 3, także masakra. Nie będzie ten delay, to opóźnienie łączyło się z innymi umiejętnościami, więc nie będziemy mieli bloka na inne umiejętności. Teraz te Holy Bolty również, te święte pociski po wylądowaniu pięści niebios będą również penetrowały wrogów i również zadawały obrażenia demonom oraz undeadom. Potężna zmiana. Czarodziejka, większy damage z Frostnowy o 25%, Blizzard, delay z Blizzarda, opóźnienie z Blizzarda, które następuje po użyciu skilla, już nie będzie dzieliło cooldownu. Frozen Orb tak samo nie będzie dzielił cooldownu z innymi, ale dalej będzie miał ten swój malutki cooldown, żeby nie można było spamić bam, 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 tak jak kiedyś. Piekar, na razie mam, dzięki na wieczorek. Strzała, Piekar, trzymaj się. Witam cię, Kubaje, siemano. Nagrywamy na YouTube, wiesz, zaraz do was wrócę na spokojnie. Nagrywamy nowe patch notes 2 i 4, znaczy nowe stare, ale te już są klepnięte na 200%, przejdą do realnej gry, także można już się przygotowywać. O, dzięki Zed, że tam informujesz. Frozen Armor zwiększony czas trwania do 144, Shiver Armor też zwiększony czas trwania i większy damage, który zadaje, jeżeli dostaniemy atak. Chilling Armor, damage level scaling, czyli zwiększony damage tutaj, który zadaje Chilling Armor podczas ataku na nas o 200%, więc dużo. Zwiększono duration o 6 sekund z każdym poziomem, dostajemy więcej czasu trwania, spoko. Zwiększono chilling bonus per level, zwiększono o 1 sekundę z każdym poziomem, a więc tutaj czas trwania tego przymrożenia. Zwiększono obronę, którą otrzymujemy z 45 do 60% bazowo i zwiększono obronę, którą dostajemy z każdym levelem o 2% więcej. Synergia do obrażeń, które otrzymujemy z 7 do 9% w przypadku Frozen Armora i Chilling Armora. Także po prostu większy damage i dużo więcej obrony. Lightning Skills nowa, moi drodzy, nowa. I to spowoduje, że speedruny czarodziejką będą dużo szybsze i dużo przyjemniejsze. Synergia została dodana do nowy
Każdy punkt w static field, czyli w pole statyczne, zwiększa 5% więcej, zwiększa o 5% obrażenia od nowy. Dodatkowo mana wymagana na rzucenie nowy bazowo zmniejsza się z 15 do 13. Więc wow, bardzo duża zmiana. Czyli bardzo, bardzo, bardzo duża zmiana. W speedrunie na przykład takim normalowym, kiedy czarodziejka ma 21 poziom, to mamy 7 punktów w static field, więc to jest 35% więcej obrażeń, a do nowy jeszcze mniejszy damage. To jest po prostu niebo a ziemia, więc to jest bardzo dużo. Thunderstorm dostał, Synergy Added dostał jakby synergię ze static fielda również, czyli też dostaje więcej obrażeń. Zwiększony czas trwania z 32 do 144 sekund i większe czas trwania ogólnie z każdym poziomem, dodatkowy z 8 do 24 sekund. Energy Shield dostaje opis lepszy i tak dalej. Dobra, Fire Skills, Inferno. Bazowy damage zwiększony o 75% i skalowanie, więc bardzo duży boss do Inferna. Synergia zwiększona z ciepła z 13 do 16. Zmniejszony mana koszt z 7 do 4. Na sekundę, więc prawie dwukrotnie i zwiększono dystans o 75%. Bardzo dużo. Andriuk, 30 zł. Andrew! Na tą wygraną zmarła maść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Andrzej. Już tutaj kończymy nagrywać na YouTube update i już wracam do ciebie, mordeczko. Dziękuję bardzo w ogóle za kibicowanie. Napijmy się za to. Proszę bardzo. Dzięki wielkie. Blaze. Blaze, damage, czyli tak, większy damage o 60%, synergia od ciepła zwiększona o 2%, czyli większy damage o 2% synergii, zwiększa także o 2% szybkość biegania, chodzenia na jakby po każdym poziomie, więc to jest naprawdę dużo, na 20 poziomie 40%, na 30 60%, no beka, lekka, ciekawe jak to będzie się sprawdzało na przykład w speedrunach pod czarodziejkę, pod Blaze, pod bieganką. Myślę, że jest bardzo, bardzo duży potencjał tutaj. Firewall po prostu bez zmian, kiedyś był zbugowany na D2R i można było nim ubery robić just like that, bo się nakładały obrażenia jeden na drugą, teraz tak nie ma i nie będzie. Firewall po prostu jest taki jak był, Meteor jest taki jak był, Hydra, maksymalnie 6 Hydr, nie ma żadnego opóźnienia w rzucaniu Hydry, także można bam, 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 tak rzucić. I... Meteorb, 25 zł. Meteorb. Siema. Pamiętajcie, aby koniecznie zagrać soską Hydra Orb, zrobi robotę buźka mrugająca okiem. Tak jest, i wam to mówi Meteorb, i powiedział wam to Meteorb, także dziękuję ci Meteorb stary, bardzo jestem wdzięczny. Esk, tak, i pamiętajcie, Hydra Orb to będzie bardzo dobre połączenie, które testowałem, które lubię, którym będę grał, i build też znajdziecie na moim kanale, także zapraszam. Tooltip changes, to już jakby zmiany, zwłaszcza po angielsku to wielu z was nie interesuje, ale po prostu zmiany w opisach przedmiotów, tak żeby były bardziej intuicyjne, na przykład nie Lightning Absorb X%, 10%, tylko Lightning Absorb plus 10% i tak dalej, i tak dalej. Takie pierdołki, no nie? Więc to spoko. Uber Diablo! Zmiany w Uber Diablo, słuchajcie. A co to jest za czarny ekran? Co tu się dzieje? A, takie coś. Fajnie. Super, super. Zmiany w Uber Diablo. The Wasteland of Power. Uber Diablo progress for each game type will now be kept by the regional database. When the threshold is met by selling enough Stone of Jordan rings, Uber Diablo will spawn for everyone the same region. Not only those on the same server instance. Także, w tym momencie, w momencie sprzedania między 75 a 125 sojów, czyli Stone of Jordanów, czyli Kamieni Jordana, nie na danym serwerze, a to było bardzo ciężkie do wyczajenia, kto na jakim serwerze jest, to była taka trochę czarna magia, to był naprawdę zamknięty temat i tylko tacy najwięksi ogarniacze Diablo wiedzieli jak to zrobić, co to jest, i to było bardzo niemiłe dla nowych graczy. Powstawał w pewien sposób monopol na nich lusy. Teraz nie będzie miało to miejsca. Teraz w tym momencie na danym regionie, a nie serwerze, będzie się spawnił Diablo Clone. Czyli rozumiem to tak, że na danym regionie Europa, Azja, Nowa Ameryka i tak dalej. Więc podejrzewam, że na nich lusów będzie bardzo dużo, będą dosyć tanie.
dużo tańsze i dużo prostsze do zdobycia niż to było kiedyś. I tak jak mówię, żeby Diablo Clone się zespałnił, żeby mógł się pojawić na grze, po pierwsze, musisz być na piekle, na piekielnej grze, gdziekolwiek, na serwerze, powiedzmy w Europie. I w Europie gracze z różnych gier J1 Ren podkreślenie będą sprzedawać kamień Jordana. 55 zł. Dziękuję bardzo. Polecam subskrybować ten kanał. Kurczę, jaka tutaj reklamka wlatuje, ja tylko sobie tutaj opisuję update'y, mówię, a tutaj reklameczka piękna jest, siemano Tomaso, witaj. Także dziękuję stary za zacny donate, piąteczka wielka, także no słuchajcie, no ja nic nie muszę mówić. Siema Tomaso, siema. Nagrywamy na YouTube, już zaraz wracam. Fajny klimacik. Powiedzmy, że gramy na Europie. W jednej grze ktoś sprzeda 2 Stone of Jordany, w drugiej grze 1, w piątej grze 2 i tak dalej, i tak dalej. I to, jeżeli sprzedamy między 75 a 125 kamieni Jordana na regionie Europa, oczywiście w danej zakładce, bo tak jak tutaj mamy tutaj 4 różne jakby kategorie. Mamy klasyk, klasyczny hardcore, klasyczny ladder HC, expansion HC, expansion ladder i tak dalej, jakby to wszystko jest podzielone na te regiony, no nie? Więc jeżeli sprzedamy między 75 a 125 na grze na piekle, jeżeli będziesz pojawić się Diablo Clone. I jeżeli sam nie dasz rady tego zrobić, to możesz po prostu zadzwonić po kogoś, jeżeli kogoś masz gdzieś się odezwać, poprosić o pomoc, możesz wejść tutaj na mojego Discorda, poprosić o pomoc w zabiciu Diablo, to nie jest problem, a Nihiluz jest bardzo potężnym przedmiotem. Także, jeszcze do upewnienia, progress towards Uber Diablo is now tracked per game type. Gathering a total of 8 progressions tracked. Tak, czyli mamy 8 różnych progresji, tak jak mówiłem, mamy oczywiście, to jest wszystko, to są oddzielne jakby serwery, więc tutaj, jak ktoś sprzeda na klasiku jeden Stone of Jordan, to nie liczy się na klasik hardcore i tak dalej, to jest oczywiste. The messaging will be sent to our players in the region at certain tiers of progress and can be manually checked by using Uber Diablo. I jeżeli jesteście ciekawi, jak blisko macie do Diablo, ile jakby ludzie sprzedali tych sojów, chyba konkretnej ilości nie będzie podanej, ale są różne takie komendy, gdzie jest komenda / Uber Diablo, wpisujecie na czacie i pokazuje wam się, z tego co widziałem na PTR-ze, taki komunikat, że... Nadine Wins, 5 zł. Nadine Wins. Nie tylko nagrywa świetne filmy na YouTube, ale również streamuje na platformie Twitch z wyśmienitą społecznością. Gwarantowana zabawa, jak i nauka. Przeróżne tematy i świetna, niemalże rodzinna atmosfera. Wbijaj na Dinwins. Na zdrówko! Ale zacna tutaj, piękna. No i takie nagrywki na YouTube to ja rozumiem. Dziękuję wam bardzo. Mordeczki, tutaj cały czat szaleje. Proszę bardzo. Zdróweczko. Dziękuję na Dinwins. Racja, najlepsza społeczność na świecie. Także wystarczy pisać komendę Uber Diablo, kończąc temat Diablo, i wyświetlą się taki komunikat, że chyba są 3 różne komunikaty i to się tak nawarstwia, że na razie coś tam się czai w ciemnościach, potem, że Diablo już jest blisko, potem, że świat zaraz zaleje pożoga i tak dalej, i wtedy już wiesz, że wystarczy sprzedać parę kamieni Jordana albo jeden i zaraz będzie Diablo Clone. Jak zatrzęsie ci się ekran, przyciemni gra i dostaniesz komunikat w grze, Diablo chodzi po ziemi, po sanktuarium, to znaczy, że masz go w grze. Żeby go zespałnić, trzeba iść na miejsce super unikatowego potwora gdzieś, czyli takiego potwora, który zawsze jest w tym samym miejscu. Tak jak Eldritch na przykład, Figgit Highlands, tak jak Copsfire w Środowisku Zła, Rakanishu, zawsze w tym samym miejscu. I po prostu pierwszy lepszy odkryty taki super unikat zamieni się w Diablo Clona. Pokonujesz go, zdobywasz na Nihilusa, najpotężniejszy mały czarm w grze. Najemnicy, zmiany w najemnikach dokładnie te same. Teraz zabójczyni. Teraz łotrzyca zdobywa z umiejętności do Amazonki z plus. Jeżeli damy jej, nie wiem, hełm plus 2 do Amazonki, to ona dostanie też plus 2 do skilli. Działa to, tak jak w przypadku barbarzyńcy i najemnika z 5 aktu. Może nosić teraz łuki Amazonki, więc bardzo ładnie. Dodano Freezing Arrow, dodano Explosion Arrow, czyli takie mocniejsze umiejętności. Drugi najemnik z drugiego aktu, Thorns. Nadine Wins, 5 zł. Tak naprawdę sam sobie wysyłam teraz donaty stopami, ale i tak zapraszam na Twitcha. Normalnie, jest normalnie wysyłane, nie?
Dokładnie jak Andrzej Kisiela mówi, bierze Switera i 30 sekund. Dokładnie tak. No dobre, dobre jest. Dobre, dobre jest. Jarczes, dziękuję za suba. Wilk z trzeciego, tak, najemnik z drugiego aktu. Teraz nie będzie żadnej różnicy między wynajmowaniem najemnika z normala czy też z piekła. Kiedyś to było tak, że lepiej było na normalu wynająć najemnika, expić go i tak dalej. Będzie jakaś różnica w statystykach, teraz nie ma znaczenia, wynajmujesz gdzie chcesz, jest zawsze identyczny, więc bardzo dobrze. I zmiana oczywiście w cierniach, no bo to się zmienia w całej grze. Teraz ciernie nie procentowo, a płasko. Trzeci akt, Iron Wolf, Żelazny Wilk, dostaje w ogóle najfajniejszą sprawą. Dostaje duży boost ogólnie do życia, do obrony, do odporności, jak najbardziej. W Lightning drzewku dostaje Static Field i to nie jest takie coś, że on tego używa raz na 30 sekund, tylko on to używa raz na 4-5 sekund. Dosyć mocno to działa w niektórych sytuacjach, więc można przemyśleć używanie tego Iron Wolfa. W Coldzie dostaje Glacier Spike, czy dostaje, rzuca częściej, większy damage ma tego Glacier Spike'a, no i dostaje Chilling Armor zamiast Frozen Armor, czyli najlepszą zbroję czarodziejki, powiedzmy, z tymi buffami. Ustali Inferno w Fire Skillach, w skillach pod ogień dodali Firebolta, zwiększoną szansę na rzucenie Firebola, czyli częściej rzuca Firebola i Enchant. I teraz tak, ten Enchant, czyli to takie, nie wiem jak jest po polsku, Enchant czarodziejki nasycenie, to co zwiększa attack rating i dodaje obrażenia od ognia czarodziejki skill, rzuca również na kościaków nekromanty, rzuca również na graczy, więc można buffować całe party. Jest to dosyć zacne. Urok, dziękuję pan F. Urok to się nazywa, tak. Więc ten urok rzuca na też kościaki nekromanty. To jest coś, co warto przemyśleć. To jest duży buff. Piąty, barbarzyńca. No i tutaj naprawdę rewelacyjny mam filmik o najemniku cały z piątego aktu. Robi naprawdę nieziemską robotę i jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawym, potencjalnym tutaj zastępcą najemnika z drugiego aktu. Myślę, że spokojnie mógłby sam Ubery zrobić w odpowiednim ustawieniu. Dostaje możliwość noszenia dual wieldu. Jest specjalny nowy barbarzyńca, który otrzymuje frenzy, czyli szał bitewny, więc szybciej atakuje, szybciej chodzi. Może nosić dwa miecze, a za tym idzie dwa różne słowa runiczne. Więc jest filmik o najemnikach właśnie na moim kanale o tym najemniku. Wystarczy pisać akt 5 najemnik Nadia Wins i ci wyjdzie, jest naprawdę rewelacyjny, nawet w niedrogich ciuchach. Zwiększono. Teraz może używać, czy korzystać z plus do barbarzyńcy umiejętności, tak samo jak w postaci, tak samo jak na przykład Łotrzyca, a zwiększono. Updated its skills, tak samo, jakby nieważne czy wynajmujemy na normalu czy na helu, zawsze ma te same staty, zwiększono życie, zwiększono obronę, jest naprawdę potężnym czołgiem. To są update'y do starych barbarzyńców, działają też na nowych i to jest ten nowy typ, bo to będzie jakby całkowicie nowy, odrębny typ barbarzyńcy. Nowy barbarzyńca się pojawia w Ukwalkeha do wynajęcia i oni mogą mieć dual wielda, oni mogą używać szału bitewnego, oni mogą używać tauntu, czyli będą brać na siebie wrogów, tauntować ich, czyli prowokować i dostaną Iron Skin Ability pasywną, czyli zwiększoną pasywną obronę, tą umiejętność barbarzyńcy. Więc jest to naprawdę, naprawdę robi mega robotę. Nowe słowa runiczne, omówiłem to w poprzednich filmach, także nie ma sensu teraz na tym siedzieć. Plaga, Insight, czyli olśnienie, Reality Ritasol, można teraz zrobić w łukach oraz w kuszach. Potężna zmiana dla błazonki na levelowanie, świata robota, to jest naprawdę duża zmiana. Regeneruje manę i dobry damage ma. Infinity można teraz zrobić we włóczniach również, nie tylko w broniach drzewcowych. Obedience również we włóczniach, czyli też bardzo, bardzo fajna zmiana. Obedience, czyli posłuszeństwo. Pride również we włóczniach, czyli ta słowo runiczne z Charm i YOLO, które daje Concentration Aurę. Także tutaj mamy listę nowych słów runicznych. Wszystkie słowa runiczne są omówione już u mnie na kanale. Mamy Plague, mamy Pattern, Talt Ord Tool, mamy Unbending Will, Fall Io Itk Eld El Hell, mamy Wisdom, Pull Itk Eld, mamy Obsession, Zot Ist Lem Lum Ionef. Moje takie słowo, które będę chciał zrobić
i to bardzo, bardzo, bardzo przetestować. Flickering Flame, rewelacyjny hełm dla fire postaci, Nevpul Vex, Mist, w bołach, rozbołach, Chamshal, Gulthul, It. W słowach runicznych, tak podsumowując, oni bardzo chcą tutaj na piedestał wynieść po prostu te runy, które są rzadkie, ale bardzo rzadko używane w słowach runicznych, więc ma to sens. Nowe receptury w Kossora Dreamów i będzie tutaj głównie wycelowane w zestawy, żeby można było ulepszać zestawy. Zestawy dostały też boosta i zrobię na ten temat filmik, może przed laterem się wyrobię. Dostały boosta, więc podnoszenie po prostu w Kossora Dreamów będzie możliwe normalne części zestawu do exceptional, z exceptional do elitarnych, czy to w broni, czy to w armorze. Także mając na przykład Sigona, Gothic Plate, możemy go podnieść aż do Lacquered Plate. Czyli bazy Talrasha na przykład, no nie? Jeżeli byśmy tego chcieli, możemy mieć elitarnego Sigona, gdyby ktoś chciał. W broniach z zestawu zwiększy się ich damage, niektóre... to może otworzyć drogę do niektórych potencjalnych broni, więc... więc to jest mega ciekawe, to jest mega ciekawe. Set item bonus changes, to też zrobię na ten temat filmik, teraz jakby ogólnie boosty, niektóre są totalnie jakby niezauważalne, ale na przykład Bull Katos, zwiększony damage z plus 20 do fire damage do plus 200, czyli bardzo mocny upgrade i bonus obrony z plus 25 do plus 200 przy pełnym secie. Dodano dodatkowy Deadly Strike przy pełnym secie, dodano dodatkowy 10% wystanie życia, także te boosty mogą być zauważalne w niektórych aspektach. Krowiego Króla zestaw został tutaj troszeczkę ulepszony, dodano po prostu przy full secie bonusy do życia, do obrony, do skilli. Iradha, Milabrega, Nai, Sazabi, Vidala. Aria Level Changes, tutaj są, tutaj odnoszę was do filmiku z 16 Aria Level, myślę, że te filmy będą zlinkowane tutaj w opisie, postaram się to zrobić, tutaj są wszystkie nowe lokacje, czyli nie są nowe lokacje, są stare lokacje, ale zmienione na Aria 25. Aria 25 charakteryzuje się tym, że dropią tam dosłownie wszystkie przedmioty w grze i dosłownie wszystkie runy w grze i bardzo fajnie je farmić, a te nowe dodane do gry charakteryzują się tym, że są bardzo blisko waypointów. Arachnid Lair przy waypointie, Stony Tomb zaraz po wyjściu z miasta, Swampy Pit przy waypointie do Flare Jungle, Disused Fane przy waypointie do Bazaru Kuras na przykład, Ruin Temple tak samo, to wszystko jest bardzo blisko, Suersy level pierwszy tak samo, przy waypointie byle gdzie, Bazar Kuras albo Upper Kuras, Abadony, inne portale, zaraz przy waypointach do lokacji typu Frigid Highlands, Frozen Tundra. Także to jest fajne, bo jakby postaci bez enigmy mogą jakby nie odczuwać braku enigmy w pewien sposób. Wiecie, o co chodzi. Skoro mamy lokację 85 przy waypointach, to nie trzeba dużo latać. Nie trzeba latać na Chaos Sanctuary, przez całe Chaos Sanctuary nie trzeba latać na Fale Bala i tak dalej, i tak dalej. Jakby wiadomo, że lokacji jest mnóstwo, nie tylko Chaosem się żyje i tak dalej, ale jest to, myślę, że świetna opcja dla postaci bez enigmy i dla ludzi, którzy po prostu, po prostu nie chce im się farmić rund do enigmy. Albo nie mają na to, nie wiem, forum golców, czegoś tam, waluty, jakby to nie jest takie łatwe mieć enigmę. Więc to jest świetne, to jest dobra zmiana. Testowałem te lokacje, niektóre są takie mech, na przykład Swampy Pit, masakra. Tam są te popcorny wybuchające i jakieś te, i dużo fetysze, to pobieda, tam są te popcorny, ale ogólnie myślę, że coś tam można sobie znaleźć. Quality of Life Changes, niewielkie Message of the Day i tak dalej. New feature, there is no option in the graphic settings menu under Legacy that allows you to choose between three different emulations options to Legacy. Aha! Nice! Czyli tutaj mamy jakieś nowe możliwości do wyboru starej grafiki, jeżeli przerzucamy na stary tryb, bo jak wiecie, teraz ta grafika, jak przerzucamy na starą grafikę, to jest bardzo, bardzo słaba, nie? To jest fatalna, tak gorsza niż w Diablo 2, może to się zmieni. Tutaj są różne typy wyświetlania tej grafiki, tam GDI i tak dalej. AI improve the reliability of pets, summons and mercenaries teleporting to the player instead of being spawned. Tak, czyli po prostu będą AI się zmieniło w minionach, petach i tak dalej, może nie będą tak głupie. Mam nadzieję, że mercenaries będą dużo mądrzejsi, bo naprawdę to jest fatalne.
Barbarian, Leap Attack, Animation Behavior to give it smoother trajectory, czyli trajektoria ruchu Leapa, czyli tego wyskoku barbarzyńcy jest zmieniona, tak żeby była przyjemniejsza. Newly created characters will now sort to the top of the characters, no to to może być, czyli teraz nowo stworzone postacie będą na samej górze. I zmiany w gameplayu, tak jak na przykład to strzały oraz bolty, teraz maksymalnie będzie ich 500 w jednym staku, a nie 250, to jest duża zmiana. Ilość rzucanych broni będzie zwiększona o 50% w jednym itemie, no nie? To jest też duża zmiana, przyjemniej się będzie grało. When holding down mouse button, the skill will continue to execute after the attackers die. Okej, czy jak zginie... Czyli teraz, no to niewielka zmiana, ale była to wkurzająca zmiana, że jak po prostu targetowało się potwora, on zginął, to przerywało się, a chciało się bić dalej inne potwory, a był interrupt, to takie... Blokowanie już nie będzie przeszkadzało graczowi podczas wykonywania umiejętności albo ataku. Jeżeli gracz strygeruje blok podczas atakowania albo używania skilla, to obrażenia dalej będą zanegowane, ale nie nastąpi animacja. Wyrzucanie tarczy na speedrunach już nie będzie miało żadnego znaczenia. No chyba, że dalej przy chodzeniu będzie blok, chociaż to mała szansa. Change how attack speed is determined. Why do I swapping weapons with hands should no longer do dramatically different attack speed? Okej, czy na pewno tego buga? Że swapowanie tam bugowało ten attack speed. Character hit recovery will now have diminishing returns when being hit by another. Ok, czyli w PvP hit recovery będzie miało diminishing returns, czyli każde uderzenie powyżej 1/12 HP gracza nie będzie go stunowało tak jak za pierwszym razem, będzie to takie, będzie miało coraz mniejszą skuteczność w PvP, więc to też duży update. O pierwszej będzie Starben. Quick cast skill by Harvest, heavy unified charges left quick. Okej. Okay. To niewielka mesna jest. Oj, wolna skill because they are too low level. Tak, to będzie pokazane na czerwono skill, że danego skilla jeszcze najemnik nie może użyć. I tak dalej. Optymalizacja. Teraz można ustawić players i będzie zostawał on na zawsze. Jeżeli gramy na singlu, ustawimy players 3, piszemy players 3, no to players 3 będzie się utrzymywało przez kolejne gry do momentu, jak tego nie przestawimy. Bugi. Clock of Shadow, Druid, Fix, Sulaki, Pepadyn, Amon, ok, gameplay, ok. O! Fix an issue where one of the Chaos Sanctuary seals was difficult to select. Ciekawe, czy naprawią buga z pieczęcią z Lordem Deceisem, to byłoby niezłe. Okej, okay. Grafika, lokalizacje, fix, to są bug fixy. We have added new columns to various text. Okej. Dziękuję bardzo. I to jest wszystko. Tak, to jest wszystko, także mordeczki. Podsumowując, patch wjeżdża dzisiaj. Zależy kiedy będziesz oglądał. 14 już trwa w tym momencie maintenance. Tak naprawdę maintenance kończy się o 1 w nocy 15 kwietnia. Czyli za parę godzinek od momentu, jak to nagrywam. Ladder 29 kwietnia o 1 w nocy. Pamiętajcie o tym. No i co? Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam oczywiście do subskrypcji i wpadania na Twitch TV, gdzie mamy mega pozytywną ekipę, tak jak zdążyliście zauważyć. Także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym poradniku, speedrunie, czy też streamie. Zapraszam także na wyścig 20 kwietnia o godzinie 18 na The Wings kontra Mr. Lama. Gramy czarodziejkami, także wpadaj. Dzięki, miłego dzionka i BOOM!